Wiele z Was pewnie oglądało film o Drakuli na podstawie powieści Brama Stokera. Ale kto z Was jest zaznajomiony z klasyczną opowieścią? W książce istnieje pewien akapit, który wzbudził moje szczególne zainteresowanie. W tym akapicie Bram Stoker nawiązuje do tajemniczej, diabelskiej szkoły znajdującej się w Transylwanii. Jak pisze, Drakulowie mieli do czynienia ze złym. Poznali jego sekrety z Holomansie, pośród gór nad jeziorem Helmstadt, gdzie diabeł twierdzi, że dziesiąty uczony jest mu należny. W tym fikcyjnym dziele sam wampir, Drakula, był jednym z tych uczonych. Geniuszem zła. Istnieje sobie pewien artykuł autorstwa Emilii Gerard z 1885 roku pod tytułem Transylwańskie przesądy, który twierdzi, że szkoła ta nie jest jedynie fikcją. Stoker czerpał swoją wiedzę o Scholomansie z wielu źródeł, ale wydaje się, że artykuł Gerard był głównym źródłem jego informacji. Tak więc ja będę ten film starać się opierać w głównej mierze na tym artykule. Ale zanim przejdziemy dalej, już niedługo będę nagrywać filmy o zwierzętach na nowym kanale Lisi Kanał, więc jeśli jesteście zainteresowani tematyką, możecie zasubskrybować ten kanał. Link do niego znajduje się w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Więcej szczegółów myślę, że już w okolicy marca. Wracajmy do Drakuli i Szkoły Szatana. Oto co Gerard ma do powiedzenia na temat tego rumuńskiego mitu. Skoro już jestem przy temacie burz, to równie dobrze mogę tu wspomnieć o Scholomansie, czyli szkole rzekomo istniejącej gdzieś w sercu gór, gdzie diabeł osobiście naucza wszystkich tajemnic natury, języka zwierząt i wszystkich możliwych do wyobrażenia magicznych zaklęć i uroków. Jednorazowo przyjmowanych jest tylko 10 uczniów, a po zakończeniu nauki i zwolnieniu 9 z nich do powrotu do swoich domów, 10 uczeń zostaje zatrzymany przez diabła jako zapłata, a dosiadając Ismeju, smoka, staje się odtąd pomocnikiem diabła i pomaga mu tworzeniu pogody, czyli przygotowywaniu piorunów. W tym miejscu pojawia się bez wątpienia główne pytanie tego materiału. Czym dokładnie był ten Scholomans? Warto podkreślić, że relacja autorstwa Gerarda nie stanowi naukowego raportu antropologicznego, lecz raczej opowieść pasjonata podróżującego po terytoriach Habsburgów ówczesnych czasów. Gerard w swoim artykule opisała także pewną folklorystkę, Ersie McClegan, która przedstawiła swoją bardziej szczegółową wersję historii w raporcie opublikowanym w czasopiśmie Folklore w 1897 roku. McClegan zauważa w nim: tutaj dowiadujemy się, że Drakula jest diabłem we własnej osobie, który instruuje pewne osoby, aby były magami i medykami w kolegium pod ziemią. Spośród nich jeden na 8 otrzymuje instrukcje przez 14 lat, a po powrocie na ziemię ma następującą moc. Za pomocą pewnych magicznych formuł zmusza smoka do wzniesienia się z głębin jeziora. Następnie zarzuca na głowę złotą uzdę, w którą został wyposażony i unosi się w chmurach, które zamraża, wytwarzając w ten sposób grat. Jason Colavito to ceniony autor i redaktor cieszący się międzynarodowym uznaniem wśród naukowców, teoretyków literatury oraz badaczy za swoje pionierskie dzieło w analizie związków między nauką, pseudonauką a spekulatywną fikcją. Jego badania, ukazane m.in. na kanale History Channel, koncentrują się na sposobach, w jaki ludzie kreują oraz wykorzystują zjawiska nadprzyrodzone, aby lepiej zrozumieć i interpretować naszą rzeczywistość oraz świat. Jason w jednym ze swoich artykułów napisał: teraz szkoła znajduje się pod ziemią, co stanowi jedną część rozwiązania zagadki Scholomansu. Istnieją jeszcze dwie inne części, które uzupełniają obraz. Aby to zrozumieć, należy jednak pamiętać, że zanim Transylwania stała się terytorium chrześcijańskim, była częścią przedchrześcijańskiej rzymskiej prowincji Dacji, która przed podbojem rzymskim była kulturowo powiązana z Tracją. W obu regionach kapłani pogańskich bogów wycofali się do lasów i sekretnych miejsc, aby poznać tajemnice bogów. Później nazwani Solomanari, od rzekomego związku między Salomonem a alchemią, Zgrimnitis i Hultan byli szamanami kapłanami, którzy twierdzili, że kontrolują burze i mogą przywołać Blaura. Przed chrześcijaństwem postrzegano ich jako dobroczynne siły zdolne do błagania bogów o dostarczenie tak potrzebnego deszczu do nawożenia upraw. Chrześcijanie oczerniali Salomonari jako czcicieli diabła, ale w rzeczywistości wywodzili się oni z przedchrześcijańskich pogańskich kapłanów. Najprawdopodobniej czcili przedchrześcijańskiego boga Zalomiksa lub Salomiksa, a także Zalmusa, którego mocą są w stanie władać. Niewiele wiadomo o tym bogu poza greckimi doniesieniami, ale starożytni twierdzili, że nauczał astrologii, a także doktryny nieśmiertelności. Według Diogenesa Laertiusa był on odpowiednikiem boga żniw Kronosa, Saturna, a Hipolit twierdził, że ci, którzy podążali za tym bogiem jako uczniowie, czcili go w odizolowanych, podziemnych kaplicach.
Podstawowe zrozumienie rodzimego folkloru Transylwanii, obecnie Rumunii, skupionego wokół wędrownych czarodziejów zdolnych do dwóch różnych cudów, ujeżdżania smoków i przywoływania burz, jest nieocenione w wyostrzeniu mglistego obrazu starożytności. Uporczywe plotki sugerują, że opowieści te przetrwały do dziś. Niestety dla przedchrześcijańskich mentorów i ich starożytnych zasad, wyznawcy chrześcijaństwa kierują się autorytetem biblijnym, na przykład pierwszy list do Koryntian. Uznali takie bóstwa za byty demoniczne lub diabły, zgodnie z ich tendencją do kategoryzowania wszystkich pogańskich bogów jako takich. Augustyn poszedł o krok dalej, określając pogańskich bogów jako najbardziej nieczyste demony, które pragną być uważane za bogów. Potencjalnie najwcześniejsza udokumentowana wzmianka o Zalomiksie pojawia się we fragmencie, który stanowi potencjalną genezę z Holomancjusza. Historis. Tutaj Herodot sugeruje, że Zalomiksis, daleki od boskiej istoty, był kiedyś niewolnikiem Pitagorasa. Po uzyskaniu wolności i ogromnego bogactwa Zalomiksis przystąpił do szkoły. Przygotował salę bankietową, gdzie przyjął i ucztował wodzów plemienia, a w międzyczasie pouczył ich, że ani on sam, ani jego goście, ani ich potomkowie po nich nie umrą, ale że dotrą do miejsca, w którym będą żyć wiecznie i będą mieli wszystko dobrze. Podczas gdy czynił to, co zostało wspomniane i mówił te rzeczy, w międzyczasie przygotowywał dla siebie komnatę pod ziemią. A kiedy jego komnata została ukończona, zniknął z pomiędzy traktów i zszedł do podziemnej komnaty, gdzie żył przez 3 lata. A oni smucili się z powodu jego straty i opłakiwali go jako zmarłego. Następnie w 4 roku ukazał się traktom i w ten sposób rzeczy, o których mówił Salomiks, stało się dla nich wiarygodne. Herodot nie pozostawia w tym fragmencie miejsca na wątpliwości, że tak właśnie Grecy rozumieli przedchrześcijańską historię rumuńskiego boga. Jednak Calavito oświadczył, że wierzy, iż jest to zniekształcenie rzeczywistej dackiej historii religijnej, która prawdopodobnie obejmowała śmierć i zmartwychwstanie boga w podziemnej komnacie. Wielkiej sali, w której nauczał tajemnic nieśmiertelności oraz życia i śmierci. Grecy, znani ze swojego entocentryzmu, przystąpili następnie do interpretowania tego jako wersji własnej filozofii pitagorskiej. W ten sposób starali się uczynić dacką wiarę niewiele więcej niż pochodną greckiego oryginału. Dziś wielu współczesnych uczonych uważa, że mit o Zalomiksie jako niewolniku Pitagorasa wywodzi się z tatuaży na czole dackich i trackich kapłanów, które Grecy błędnie zinterpretowali jako znaki handlarzy niewolników. Calavito twierdzi, że przedchrześcijańskie nauki religijne Zalomiksa są tym, co najpierw Greccy, a potem Rzymianie, a później chrześcijanie źle zrozumieli, a chrześcijanie zaczęli oczerniać starego boga jako samego diabła i zadekretowali jego podziemną komnatę, gdzie nauczał tajemnic samej nieśmiertelności jako szkołę diabła. Uważano, że szkoła rekrutowała garstkę uczniów spośród miejscowej ludności. Rekrutacja mogła obejmować 7, 10 lub 13 uczniów. Tutaj uczyli się języka wszystkich żywych istot, tajemnic natury i magii. Niektóre źródła dodają, że uczniowie byli instruowani, jak rzucać magiczne zaklęcia, jeździć na latających smokach i kontrolować deszcz. Czas trwania nauki wynosił 7 lub 9 lat, a końcowe zadanie ukończenia szkoły wymagało skopiowania całej wiedzy o ludzkości do Księgi Salomonara. Istniało również przekonanie, że diabeł nauczał w Holomansie. Moses Gaster zauważył, że to powiązanie z diabłem wskazuje, że pamięć o początkach szkoły jako mającej związek z królem Salomonem całkowicie zanikła. Moses Gaster był rumuńskim, a później brytyjskim uczonym. Był aktywnym sionistą w Rumunii, a także w Anglii, gdzie w 1899 roku pomógł założyć angielską federację sionistyczną. Według niektórych przekazów jeden z 10 uczniów kończących szkołę miał zostać wybrany przez diabła na meteorologa i dosiadać w tym celu smoka. Za każdym razem, gdy smok spoglądał na chmury, nadchodziły opady deszczu. Jednak według legendy, Bóg upewnił się, że smok nie będzie zmęczony, ponieważ gdyby spadł, pożarłby dużą część ziemi. Smoczym wierzchowcem Salomonariego był jednak Balaur, zgodnie z relacją romańskiego folklorysty Simona Mariana. Salomonari lub Solomonar to czarodziej, który według rumuńskiego folkloru dosiada smoka, Zmeua lub Balauara, i kontroluje pogodę, powodując deszcz, grzmoty lub gradobicie. Mówi się, że Solomonarowie są wysokimi, rudowłosowymi, ubranymi w długie białe szaty chłopami, czasami wełnianymi lub odzianymi w poszarpany strój wykonany z łat, małą wersją Symantronu, który służy do przywoływania Vantoasa. Alternatywnie zwiatry są zawarte w małym, drewnianym pudełeczku. Kiedy nie pomagają diabłu, najczęściej widuje się ich żebrzących o jałmużnę, a zebrane monety są następnie wrzucane do rzek jako ofiary dla duchów wodnych. Zawartość ich magicznej torby to narzędzia takie jak żelazny topór używany jako piorunochron, również jako różdżka do przywoływania ich lub ich wierzchowców, lejce skory brzozowej lub złota,
uzda oraz księga mądrości, która zawiera całą ich wiedzę. Kiedy są w przebraniu żebraków, często kalekich lub żebraków z związanymi oczami, wtapiają się w ludność, więc nie można ich odróżnić jako czarodziejów. Jednak najwyraźniej mają wiedzę i pamięć o tym, które gospodarstwo chłopskie zasługuje na jego zemstę, gdy działa jako smoczy jeździec, zsyłając gradobicie. Solomonari byli uważani za jeźdźców smoków, którzy kontrolują pogodę, powodując grzmoty, deszcz lub grad. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażano to przekonanie, było to, że konkretny uczeń z 10-osobowej klasy kończącej szkołę został wybrany przez diabła, aby zostać wyznaczonym pogromcą pogody, albo stał się pomocnikiem diabła, który jeździł na zmeju, aby wytwarzać pioruny. Albo po trzecie, Solomonari wzlatywał w niebo, a ilekroć jego smok spojrzał na chmury, nadchodziły opady deszczu, ale Bóg interweniował, aby smok nie stał się zbyt zmęczony, aby nie spadł i nie pożarł dużej części ziemi. Inna wersja głosi, że Solomonari, który normalnie żył jako żebrak wśród ludności, od czasu do czasu angażował się za opłatą, by stać się smoczym jeźdźcem i nosicielem gradu. Wybierał pola do zniszczenia, wiedząc, którzy chłopi zachowują się wobec nich niemiło. Chłop mógł wynająć przeciw Solomonariego do rzucania zaklęć, aby odwrócić uwagę jeżdżącego na smoku Solomonariego. W tej wersji typem smoka, na którym jeździli, były Balauri. Smoka tego można wydobyć z bezdennie głębokiego jeziora za pomocą złotych lejców lub uzdy. A czarodziej i smok wywoływali burze lub sprowadzali grad. Domyślnie wyjaśnienie jest takie, że słowo to jest związane z królem Salomonem poprzez dodanie przyrostka ar, chociaż może to być etymologia ludowa. Relacja folklorystyczna potwierdza związek z biblijnym królem. W relacji Friderycha von Müllera, Kaiser Salomo ma zdolność do kontrolowania pogody, a spadkobiercy jego sztuczki nazywani są Solomonar. Wróćmy raz jeszcze do Drakuli. Bram Stoker, który intensywnie studiował pracę Gerard, odnosi się do niej dwukrotnie w Drakuli, raz w rozdziale 18. Drakulowie byli, jak mówi Arminus, wielką i szlachetną rasą, choć od czasu do czasu pojawiali się potomkowie, o których współcześni mówili, że mieli do czynienia ze złym. Poznali jego sekrety w Solomansie, wśród gór nad jeziorem Hermstad, gdzie diabeł domaga się 10 uczonego jako swojej należności. W rozdziale 23 odważył się nawet uczęszczać na Solomansję i nie było takiej gałęzi wiedzy jego czasów, której by nie zgłębił. Odniesienie Stokera do jezioro Hermstad wydaje się wątpliwe i być błędnie interpretowane, ponieważ nie ma zbiornika wodnego o tej nazwie. W części Karpat, w pobliżu Hermstad, znajduje się jezioro Paltinis i jezioro Balea, w których znajdują się popularne kurorty dla mieszkańców okolicy. W powieści fantasy Lord of the Middle-Earth autorstwa Michela Scotta Rohana postać czarodzieja Michela Scotta ujawnia, że odważył się trenować w Solomansie przy dwóch okazjach, ponieważ było tak dużo wiedzy, że nie można było się w niej nauczyć w jedną noc. Powieść Anno Dracula autorstwa Kim Newman przytacza ten sam cytat z Drakuli Stokera w rozdziale 23. Podobnie jak jego legendarny imiennik Solomans z World of Warcraft, znajduje się pośrodku jeziora. Szkoła pojawiła się również w pakiecie rozszerzeń z Solomans Academy z 2020 roku do powiązanej gry Hearthstone, która również osadzona jest w uniwersum Warcrafta. I to tyle, jeśli chodzi o szkołę szatana i mitologię rumuńską. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mitologii rumuńskiej. Mam nadzieję, że się podobało. A jeśli masz pomysł na następny odcinek, pisz. Do widzenia.